Piątek 29 lipca. Witam Was bardzo serdecznie Słowem Bożym z przypowieści Salomona z 4 rozdziału. Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. I z 1 listu Jana z 3 rozdziału. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I fragment myśli Sorena Kierkegora. Zmierz się z faktem, że jesteś tym, kim jesteś, ponieważ doprowadzi cię to do zmiany tego, kim jesteś. Drodzy, te dzisiejsze fragmenty Pisma Świętego wskazują nam bez wątpienia na to, jak wygląda, czy jak powinna wyglądać droga naszego życia. Z jednej strony ta przypowieść Salomona mówi nam o tym, że droga sprawiedliwych, czyli życie sprawiedliwych, jaśnieje, świeci i staje się coraz jaśniejsza, coraz bardziej świeci, a więc to życie, ta droga tych sprawiedliwych jest dobra, coraz lepsza. Ci ludzie stają się coraz lepszymi ludźmi w swojej sprawiedliwości. Z drugiej strony słyszymy także słowa Jana, który mówi o tym, że gdy Pan Jezus ponownie nam się objawi, wtedy my będziemy do Niego podobni. Nie chodzi oczywiście tutaj o żadne fizyczne podobieństwo w wyglądzie. Zdecydowanie bardziej chodzi oczywiście o podobieństwo duchowe, podobieństwo w moralności. Chodzi o to, że no właśnie jako chrześcijanie powinniśmy każdego dnia rozwijać się, każdego dnia stawać się lepszymi, każdego dnia stawać się bliższymi Pana Boga, każdego dnia coraz lepiej wypełniać nasze zadania, nasze powołania, każdego dnia stawać się coraz bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa. Oczywiście tutaj na ziemi nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, bo cały czas jest w nas także i wiele tej grzeszności, wiele zła, wiele ciemności i każdego dnia na nowo musimy to, co złe w nas pokonywać i na nowo także dążyć do tego, co dobre i święte. Ale kiedyś tam po drugiej stronie, gdy spotkamy naszego Zbawiciela, kiedy śmierć usunie to, co złe, usunie nasz grzech, będziemy mogli w Królestwie Bożym stać się właśnie tymi, którzy są podobni do Chrystusa. I dlatego te słowa, chociaż może no, wydaje nam się, że odnoszą się tak do odległej i dalekiej dla nas perspektywy, niech będą dla nas taką motywacją i takim wyzwaniem, byśmy każdego dnia starali się iść po tej drodze sprawiedliwości, byśmy każdego dnia pokonywali w nas to, co jest złe i niedoskonałe, to, co ciemne i grzeszne, i każdego dnia próbowali stać się coraz to lepszymi, coraz bliższymi Chrystusa, coraz lepiej wypełniającymi Jego polecenia, byśmy każdego dnia byli dobrymi naśladowcami naszego Zbawiciela. I tego z całego serca na ten dzisiejszy dzień i wszystkie kolejne Wam życzę. Do zobaczenia.